pozdrowienia wszystkich tutaj zgromadzonych dzisiaj. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, to ja najpierw przepraszam, że tak osobiście najpierw zacznę. Nazywam się Tadeusz Szumowski i będę tutaj głosem Bolka. Mnie tu nie ma, ja tak powiem, jestem tylko po to, żeby przekazać Bolka słowa. I to, jeszcze raz powtórzę, to mówi Bolek, a ja tylko jestem głośnik. Kłaniam się Państwu na 8 warszawskich spotkaniach integracyjnych. Cieszę się z przybycia osób, które na tej imprezie będą występowały. Cieszę się też z przybycia tak licznej publiczności. Czynię to w imieniu swoim, a także organizatorów tej imprezy, to znaczy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich przyjaciół Trwać w Nadziei oraz Centrum Pomocy Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2 w Warszawie, Domu Kultury, w którego gościnnych progach jesteśmy. Już dawno o tym nie wspominałem, że warszawskie spotkania integracyjne nie są konkursem, ale przeglądem. Konkurs bowiem pociąga za sobą współzawodnictwo. Przegląd zaś umożliwia osobom występującym na tej imprezie dzielenie się z innymi osobami artystycznymi talentami. Mówię o tym co roku i będę mówił zawsze, że żadna edycja warszawskich spotkań integracyjnych nie odbyłaby się, gdyby nie wielka uprzejmość pani Barbary Gebler-Wasiak, dyrektor tego ośrodka. To właśnie ona przed naszym stowarzyszeniem przed z górą 7 laty otworzyła jego drzwi. Nie skłamię, jeśli dodam, że w Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2 czujemy się już jak u siebie w domu. Proszę o gorące brawa dla pani dyrektor. Przypominam, że warszawskie spotkania integracyjne są kontynuacją anińskich spotkań integracyjnych, które odbywały się w latach 2002-2009. W domu parafialnym, to jest byłe kino WRZOS, parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Rzeźbiarskiej 46 w Aninie. Gorąco witam grupę, akurat przepraszam, ale grupy nie ma, więc powitamy może pod wodzą pani Marii Szumowskiej. To powitamy, ale to może później już, bo grupa się rozsypała troszkę. Ale brawa poprosimy dla pani Marii Szumowskiej, która wolontariuszuje z dużą grupą młodzieży przedtem, kiedy była jeszcze duża grupa. Teraz niestety to jest taki czas, kiedy ta młodzież ma swoje obowiązki bardzo zajmujące i nie wszyscy mogą się tu zjawiać. Ale będzie w porządku wszystko, to wyraźnie. Gorąco witam, na tegoroczne warszawskie spotkania integracyjne nasze stowarzyszenie nie otrzymało dotacji z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Wszystkie koszty związane z organizacją tej imprezy ponieśli członkowie tego stowarzyszenia. Tym bardziej więc jesteśmy wdzięczni panu Andrzejowi Homziukowi, że zobowiązał się zakupić na tę imprezę pyszne paszteciki, rogaliki i ciasto oraz napoje. Bardzo proszę o brawa dla pana Homziuka. Jest z nami kolejny raz pan Dariusz Górnicki, który będzie filmował przebieg tej imprezy, a pan Marek Masłowski, członek naszego stowarzyszenia, który jak zawsze uwieczni ją w zdjęciach. Dla obu panów proszę też o brawa. Przed rozpoczęciem tej imprezy mieliśmy możliwość obejrzenia prezentacji zdjęć z 7 warszawskich spotkań integracyjnych. Autorem zdjęć i prezentacji jest pan Marek Masłowski. No, zdjęcia będą dopiero trochę później. Przepraszam, że to nie wyszło, bo były próby. Zdjęcia miały być w slajdach puszczane i będą jeszcze. Także na wszelki wypadek już będziemy wiedzieli, że to będzie to.
W programie 8 warszawskich spotkań integracyjnych grupa teatralna Odnowa pod kierunkiem Patrycji Bartoszak-Kępy ze spektaklem Jestem, Paulina Tomczuk, solistka, Daria Stawrowska, solistka, Aldona Chomiziuk z zespołem muzycznym i grupa Terra Poetica ze spektaklem Melodia wierszy, poezja muzyki. W holu Centrum Promocji Kultury w ramach tej imprezy można, a nawet należy, obejrzeć wystawę obrazów Marii Szumowskiej. Jako pierwsza na 8 warszawskich spotkaniach integracyjnych wystąpi grupa teatralna Odnowa, którą prowadzi i sprawuje artystyczną pieczę pani Patrycja Bartoszak-Kępa. Grupa ta przedstawi nam spektakl pod tytułem Jestem. Przypominam, że grupa Odnowa bodajże 2 lata temu przedstawiała na tej imprezie spektakl Performance Retrospekcja. Grupa jest pod opieką Domu Kultury przy Dąbrowszczaków 2 z Pragi Północ. Prosimy o rzęsiste brawa dla tej grupy. Grupa za chwilę się pokaże oczywiście. Ale przedtem poprosimy panią Patrycję o powiedzenie kilku zdań o prowadzonej przez nią grupie teatralnej. Dzień dobry, witam Państwa. Za chwilę będą mieli Państwo okazję zobaczyć spektakl Teatru Terapeutycznego Odnowa. Jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy teatrem terapeutycznym i nasze spektakle oparte są na życiu i doświadczeniach moich aktorów cudownych, więc zapraszam do oglądania. Życzę miłych chwil i zapraszam na nasz spektakl Jestem. Thank you.
wiele strachu, bo nie wiem, co będzie ze mną jutro, czy za 10-20 lat. Czy usiądę na wózek, czy zrobię pod siebie, czy zjem, a może będę leżeć i patrzeć się w sufit, bo sama nie mogę zrobić nic, po prostu nic. Czy znajdę miłość? Jaki sens ma moje życie? Te pytania codziennie kłębią się w mojej głowie. Zasypiam z nimi i budzę się. Wciąż szukam odpowiedzi, lecz nie mogę znaleźć. Argentina.
jestem. Zapraszamy na scenę panią Paulinę Tomczuk. Można powiedzieć, że jest ona dzisiaj dla nas niespodzianką. Podobnie jak przed laty była Daria Stawrowska, która jeszcze jako płoche dziecię wystąpiła na anińskich spotkaniach integracyjnych, a która dzisiaj wystąpi zaraz po pani Tomczuk. O pani Paulinie zaś mogę powiedzieć tylko tyle, że moja żona i ja oglądaliśmy występ tej pani w tym roku, w kwietniu. Byliśmy nim zauroczeni. Występ pani Pauliny utrzymany jest w poetyce monodramy. I jakkolwiek pani Tomczuk w tym, co robi, uważa się za amatorkę, to skłonny jestem rzec, że jej występy mają dużo cech profesjonalizmu. Polega to między innymi na wyborze piosenek, a także sugestywności polotowi, z jakim je wykonuje. Słuchający mogą łatwo wejść w opowiadaną przez nią historię. Zresztą za chwilę przekonają się państwo sami. A więc oddaję głos pani Paulinie. Witam Państwa serdecznie. Jak zostało zapowiedziane, nazywam się Paulina Tomczuk i naprawdę jestem amatorką. Kilka lat temu zaczęłam się zastanawiać nad tym, że
Chyba życie bez pasji jest takie, tak jakby niepełne. No i zaczęłam jej szukać w sobie. To było jakieś 4 lata temu. I doszłam do wniosku, że moją pasją jest śpiewanie. Czy to jest tak, jak tu dla Państwa dzisiaj z podkładami, czy to by było z muzykami, nie ma najmniejszego znaczenia. Czy to jest w polu, czy na sali, czy przy ludziach, czy bez nich, nie ma to żadnego znaczenia. To jest moja pasja. I tą pasją dzisiaj bardzo chciałabym się z Państwem podzielić. Mam nadzieję, że spędzicie wraz ze mną kilka miłych chwil. Zaczniemy może od Ewy Bem i Moje serce to jest muzyk. Tak, dla rozluźnienia. Świat wokół mnie wie, czego chce i radzi mi nieraz. Mam jakiś próbusz i suknię na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Strzeliłam gaf i wypiłam kaw z jednym panem stąd. I lepszy pan, co do mnie miał pan, tym ja szybciej zmykałam, bo są niesamowite i fajnie do nich jest wracać, aranżować, jeśli jest taka możliwość. Ale mamy na rynku muzycznym dużo nowych, fajnych wokalistów i niektóre utwory trafiają bardzo mocno na serce. Ten trafił mnie ze względu na to, że kojarzę się z takimi sytuacjami, kiedy naprawdę kogoś mamy dość i chcielibyśmy mocno krzyknąć, nie polubię cię. I chociaż no, warto lubić siebie nawzajem i szanować, to czasem zdarza się, że na naszej drodze ktoś taki stanie, no i warto mu wykrzyczeć, że się go nie polubi. Także poprosimy Grandę. Kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości.
Pierwszych utworów, których się kiedykolwiek nauczyłam na pamięć i nauczyłam się śpiewać. Także zapraszam do odsłuchania. Renata Przemek, Ten taniec. Ten taniec nam wystarczy, by blisko siebie przetrwać w nim do rana. By wzruszenia trzymał na kolana. Ty wszystkie moje zmysły i świeże kwiaty nosisz w butonierce. Gdy trzymasz mnie za rękę, to nawet starej ładnie sukience. Thank you.
na mnie wciąż wiesz, co wyjańczyć. I to nie smutne wcale, że tak będziemy tańczyć długie lata. I później, gdy upłyną, i gdy będziemy, a nie będzie świata. Jak mogłam mnie zatrzymać?
Katowice. Dobrze, teraz już będzie bez żadnych wyzwań, żeby Państwa nie męczyć. Kolejne utwory to są utwory, które bardzo mocno są zakorzenione we mnie. Między innymi na przykład Renata Przemek Babę ze Sobóg, która zawsze mi się kojarzy z moim bratem, który uwielbia tą kobietę, uwielbia jej słuchać. Szkoda, że nie chciał mnie posłuchać, ale to tak. Drobny szczegół. Cieszę się, że Państwo chociaż chcą mnie posłuchać. Także Renata Przemek, Babę ze Sobóg. Prawa, bo
miasto znów ożyło. Do domu bociany wróciły, a ja śniłam znów, że jak one tu. Ty wrócisz mi. Że na jednym z występów mam go koniecznie odśpiewać, bo ta moja chrypka jest stworzona dla tego utworu. Także, żeby spełniać swoją pasję, muszę również się kształcić. A skoro muszę się kształcić, to muszę słuchać drogi pani Dominiki. Także wariatka tańczy. Ale szum, ale tłum, czarna noc, biały rum, złote stosy, pomarańczy, dudni dom. Jak zabawa, to zabawa i wariatka jeszcze tańczy. Kto tu wlazł, ten tu pan, jeszcze łyk, jeszcze dzban i dzieciaków nikt nie miańczy. Każdy ma na co śleć, bo zabawa jest na pięć i wariatka dzisiaj tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta. Od kaczałka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona pani sukienka, czerwona sercu udręka. Od kaczałka wariatka, ech, przed losem nie pęka. Kłódka już jeży włosy i do papy i do kos. Kto powiedział, że wystarczy? Jeden już nie chce żyć, na ostatek prosi pić, a wariatka jeszcze tańczy. Taką to by na stos, za co jej durny los, dajcie chłopcy ten kaganczy. Warkot się i płonie już, dookoła złoty kurz, a wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta. Kaczałka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu udręka. Od kaczałka wariatka, ech, przed losem nie klęka.
Ostatni utwór jest utworem, który jest bardzo, ale to bardzo dla mnie ważny. Został przeze mnie nauczony i nagrany ze względu na mojego tatę, który całkiem niedawno od nas odszedł. I obiecałam sobie, że na każdym, ale to na każdym występie, czy to będzie na początku, czy na końcu, nieważne, ten utwór będzie grany. Specjalnie na niego. Pejzaż bez ciebie. Słońce snu.
Jak wspomniałem przed występem pani Pauliny Tomczuk, obecnie wystąpi przed nami pani Daria Stawrowska, która przed laty jeszcze na anińskich spotkaniach integracyjnych była niespodzianką pani Ewy Błoch. Pani Daria wystąpiła też na jednej z edycji warszawskich spotkań integracyjnych, a więc teraz występuje na tej imprezie po raz trzeci. Bardzo się z tego cieszymy, bo dzięki temu możemy śledzić, jak się rozwija jej talent. Brawa dla pani Daria. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że mogę tutaj z państwem być po raz kolejny. Już chyba wszystko zostało powiedziane, jeżeli chodzi o mój udział w spotkaniach integracyjnych. Rzeczywiście miało to miejsce dawno temu. Ja wtedy jeszcze byłam w liceum, miałam 18 lat. Teraz mam 29. Skończyłam studia, dwa kierunki, obecnie pracuję w miejscu, które nazywa się Galeria Apteka Sztuki, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, gdzie uczę się pracować, gdzie uczę się zawodu. Zaśpiewam, przygotowałam 7, właściwie 8 piosenek, ponieważ jak się okazało tutaj serce i muzyk to każdy człowiek ma. Po prostu muzyczne serce, każdy artysta ma muzyczne serce i ja również przygotowałam ten utwór, ale postanowiłam, że zostanie on zaśpiewany na końcu, więc teraz poproszę o utwór numer 8. Ten list do pani. Właśnie teraz pada deszcz za oknami. Cicho już dzieci śpią, ja nieśmiało piszę ten list do pani. Słucham pani już od tylu lat, a w piosenkach piękny bywa świat. Wiele prawdy kryje się za słowami. Szaro tu, cicho tu, bo miasteczko moje jest bardzo małe. Wolno tu płynie czas, a szczególnie tak jak dziś poniedziałek. Ja kariery już nie zrobię. Po policzku płynie mi łza.
utwór, utwór numer 2, utwór Ikar. I nie jest to Ikar Iry, to jest poezja śpiewana, piosenka aktorska, którą miałam przyjemność śpiewać na niejednym konkursie w poezji śpiewanej piosenki aktorskiej, reprezentując szkołę w konkursach międzyszkolnych. Także poproszę piosenkę numer 2, Ikar. Nazywał się Ikar, na słonecznej Krecie spokojnie z ojcem swym żył. Aż kiedyś w powietrze pierwszy na świecie ptasim lotem się wzbił. Wspaniałe skrzydła, wielkie i białe, zmontował z wosku i piór. I przypiął do ramion, poleciał śmiało i zniknął wraz z nimi wśród chmur. Synu mój, nie leć za wysoko, gonił do nich ojca głos. Nie ufaj skrzydłom tak głęboko, to przecież tylko pióra i głos. Lecz Ikar nie słuchał, swój lot zapatrzony i w górę wciąż wzbijał się tak. Co w dole na Krecie rozgrzewa upalnia od trosk. Oślepił go, spalił mu skórę na grzbiecie, zjadł pióra i stopił wos. Synu mój, nie leć za wysoko, gonił go nikły ojca głos. Nie ufaj skrzydłom tak głęboko, z okazji i przedstawić i podziękować moich wspaniałych przyjaciół, którzy tutaj ze mną są, dzięki którym tutaj przyjechałam, którzy mnie tutaj dowieźli, Magdę i Artura. Bardzo, bardzo wam dziękuję za pomoc. Za to, że jesteście, że wspieracie mnie również tutaj teraz i na całej drodze muzycznej tak naprawdę, odkąd się tylko znam się od 2 lat. Także bardzo dziękuję. I teraz myślę, że to jest piosenka, którą wszyscy znają, więc zapraszam do wspólnego śpiewania. Piosenka numer 3, Staruszek Świat. Thank you.
musi być, bo ja już czuję, że... Słuchajcie, to był utwór, który w ogóle pierwszy raz w swoim życiu wykonywałam, więc tak postanowiłam, żeby tutaj przy okazji tych naszych spotkań zaśpiewać tą piosenkę tutaj. Natomiast następna piosenka, piosenka zamiast Edyty Geppert. Kiedy przygotowywałam się tutaj do koncertu, tą piosenkę w pewnym momencie zaczęłam śpiewać ze względu na to, że bliski z rodziny, mały chłopiec mojego przyjaciela, poprosił mnie o modlitwę za chłopca, za zaledwie miesięcznego chłopczyka, który ma wadę serca. I właśnie ze względu na niego, ze względu na Mikołaja, zawsze teraz śpiewam tę piosenkę i zawsze o nim myślę. Więc ta piosenka jest dedykowana Mikołajowi, no i Łukaszowi jako jemu wujkowi. Czemu mi dałeś garę w cud?
piosenka również Edyty, z tym, że Bartosiewicz. Jest to piosenka, która ja z uśmiechem na twarzy zawsze ją śpiewam, mimo że jest spokojniutka, jak zaraz Państwo usłyszą. To jest to piosenka, która zdecydowanie działa na imprezach dla singli. Działa na mężczyzn. I po prostu ze względu też na to, że mi się ta piosenka bardzo podoba. No i że mam takie pozytywne wspomnienia z nią związane. Poproszę kolejną piosenkę. Przepraszam, pomyłka nastąpiła. Później będzie ta piosenka, o której teraz mówiłam. Natomiast teraz będzie kolejna nieznana. Pies i kot. Bardzo proszę. To zdarzyło się tamtą sobotę. Zobaczyłam cię w parku pod bzem. Pochylałeś się nad swoim kotem. Ja na spacer wybrałam się z psem. I z pierwszego spojrzenia ta miłość rozwijała się bujnie jak bez. Lecz uczucie swą siłą mów problem przyćmiło. Co na to twój kot i mój pies. Thank you.
teraz. Otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Światem zaczęła rządzić.
umiecie śpiewać? Wypiłam kaw i strzeliłam kaw.
Dziękuję bardzo Bolesławu Wiedzińskiemu za zaproszenie, za pamięć i mam nadzieję, że do zobaczenia. Zapraszam również na stronę, którą prowadzę na Facebooku. Z mojej perspektywy imię, nazwisko Daria Stawrowska. Dziękuję bardzo. Będziemy mieli jakieś 15 minut, trochę przerwy, bo nowy zespół, który będzie za chwilę występował, musi zabudować scenę do oporu. Wszystkim, co się da, instrumentami i tak dalej. Więc zapraszam, żeby nikt nie uciekał, bo będzie podobno ciekawie. Podwiozą mnie do domu i oczywiście mówię, my się znamy, ona mówi, nie, mówię, w którym roku pani mieszka, no to znamy się, bo przecież rozmawiamy. Tak, na Facebooku. Stawiąca z mojej perspektywy, z Anina na Pragę, na Dąbrowczaków i nie uczestniczyć w tych zajęciach. Także, a to jest plon tych moich zajęć. Różne są te obrazki, ale myślę, że to jest właśnie taki efekt różnych przeżyć. I chciałam właśnie powiedzieć o tych obrazkach, żeby powiedzieć Państwu, że każdy może malować. Tylko trzeba chcieć i trzeba temu poświęcić troszkę czasu. Więc zapraszam do oglądania. Ostatnio byłam właśnie na plenerze, pierwszym w życiu plenerze w Kazimierzu. No i z tego pleneru będzie też wizerz, także teraz kiedyś wychodzę do niego i wykazam obrazki. Dziękuję bardzo. Zakończenie 8 warszawskich spotkań integracyjnych czeka nas pani, ponieważ wystąpi na scenie pani Aldona Hondziuk z zespołem muzycznym i grupa Terra Poetica. Ja tylko przypomnę jeszcze w nawiasie, że to wszystko, co ja mówię, to jest Bolesław Bryński, to nie ja. Także dalej. Sądzę, że połączenie poezji z muzyką jest dla wielu z nas czymś cudownym. Czymś, co podobnie jest do przysłowiowego miodu lejącego się na serce. Zanim jednak zanurzymy się w piękno poezji i muzyki, poproszę panią Aldonę Hondziuk o powiedzenie kilku zdań o zespole, a panią Joannę Oksydię Jankowską o grupie Terra Poetica. Proszę. Witam Państwa serdecznie. Jestem przedstawicielką grupy literacko-muzycznej Terra Poetica. Jest tu kilkoro nas przedstawicieli tej grupy. Jak nazwa wskazuje, Terra Poetica, czyli ziemia poetycka, ląd poetycki, czy świat poetycki. Jesteśmy grupą poetycką, która pisze wiersze i te wiersze niektórzy z nas śpiewają, jak na przykład Aldona Hondziuk.
Aldona Hamziuk przybyła na ten występ również ze swoim zespołem, który nie jest Terrą Belliką. Czyli w sumie przed Państwem są dwa zespoły. Zespół Aldony Hamziuk, która należy do jednego zespołu i do drugiego zespołu. I Terra Belliqua, czyli po prostu twórcy wierszy i słów piosenek. I oraz muzyki, to ja tak mówię, jest grupa literacko-muzyczna, Terra Belliqua. Może przedstawić najpierw Joannę Lucylię Jankowską, która jest poetką, będzie dzisiaj czytała swoje wiersze. Będzie czytała swoje wiersze również kompozytorka, która napisała muzykę do wszystkich dzisiaj przez nas śpiewanych utworów, Joanna Janicka. Swoje wiersze zademonstruje również Andrzej Kubiak, Szarobury, poeta i grupy Terra Belliqua. Joanna, proszę bardzo. Ja z kolei, proszę Państwa, chciałam przedstawić grupę muzyczną, czyli Aldona Hamziuk, którą Państwo poznali, Aldona Wokal. Będą śpiewały także dwie siostry rodzone Aldony, Dorota Zaczkowska i Bożena Skrzynecka. Z domu Bryńskie. Z domu Pani Bryńskie, tak. Pani Bryńskie, tak jak Bolesław Bryński i nie jest to zbieg okoliczności. Powiem tylko, że pradziadek Wolka był naszym dziadkiem. Do grupy muzycznej należy również Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej, która zagra na skrzypcach. Prosimy Elę. Agnieszka Pękalska, instrumenty klawiszowe. Będzie. Michał Hamziuk, klarnet i wokal. Piotr Chruściak, fortepian. Paweł Pękalski, gitara. Bardzo przepraszam. Jeszcze nie ma domu, ale dobrze, w każdym razie gitara. Aha, przepraszam. Robert Adamski, bas, instrumenty basowe. Daniel Grzeszykowski, saksofon. Muzycy są ze wszystkich stron, dlatego to samo idzie. I Łukasz Kalbarczyk, perkusja. I proszę Państwa, kilka jeszcze słów o grupie Terra Belliqua. Tak jak powiedziałam, jest to grupa literacko-muzyczna. Piszemy wiersze, piszemy słowa piosenek, ale na ogół nie piszemy słów piosenek od razu z takim zamiarem, że to będzie piosenka. Najpierw powstaje wiersz, później jeśli ten wiersz Joannie wpadnie w ucho, Joanna robi do niego muzykę, Aldona ten wiersz śpiewa, no i w ten sposób powstaje piosenka. Dlatego jesteśmy grupą właśnie literacko-muzyczną. Dzisiaj będzie większość wieczoru zajmą piosenki, ale kilka wierszy też Państwu przeczytamy i no mam nadzieję, że Państwa nie przestraszymy tym. Wierszy będzie mniej, więcej będzie wierszy śpiewanych niż mówionych, żeby Państwa nie wystraszyć. No to tyle na razie. Dziękuję. Jeżeli będą pytania, to zapraszam potem po koncercie do kuluarów. Chętnie porozmawiamy ze wszystkimi. Dziękuję. I wciąż mnie tamta
ci cały świat swój da, czy może tylko bawić się jak myszka z kotkiem Noaja. Suszonych kwiatów, dziecinnych łąk, Katarynko.
Zmierzchem wieżowce tną fiodem po człoku, jak pierzaste koperty niepotrzebnych listów, które tylko sobie płyną w dal wysoko, lecąc pozdrowienia nikomu i wszystkim. Czas wybawia się planami na skórę tych błoni. Złożył w siatkę zmarszczek usta oraz oczu. Siwą smugę odkłada we włosach na skranie, aby nigdy niczym już nas nie zaskoczyć. Więc zostajemy jeszcze tu, po jasnej stronie, a życie jest jak łąka, od teraz rozpostarta. Ścielona ręką zdarzy, choć drugi skraj tonie w niepewności i w mroku. Brama tego świata jest ostrą, skalną bramą, granicą przyszłości, szczególnym przypadkiem względności czasu, który musi w miejscu tym, którzy poza nią. Powroty. Jesień. Poeci zasypiają, gubiąc liście wierszy, z których kapią na chmury pełne kropel słowa i kotłuje się w czaszach kolorowy deszcz. W lesie sen razem z poetami morzy braci mniejszych. Koniec baśni jeziornych, milknie trawomowa. Znieruchomiał już postrach łąk i gniei kleszcz. Wrzesień. Czas wracać do legowisk z ciepłych marzeń sennych, coraz rzadziej wędrować, coraz częściej ziewać, zamknąć w oczach zapasy ze słonecznych dróg. Deseń na ścianach i sufitach szaro-srebrnej weny. Już brązowieć, beżowieć, odzłacać się trzeba, w karminowe nalewki zakrąć słońca głóg. Jesień. Jak smutno odpływają włóczęgi rzekami. Jednak dobrze mieć dokąd powracać co rok. Górskich krzyków poeci, słów równinnych cyganie, niech nas śnieżna kaliope przy kominku zastanie, zanim wiosną wznowimy pierwszy krok. Thank you.
straszny ten strach. Ściska półki i złote bramy, lunatyczny sufit ma. Za firanką pochlągamy, bliski chcieli tuż. Już ustawia baragany, śpi, śpi, oczka z mróż. Siatkę spękań kreślą bezlistne topole na szarym płótnie. Przygnębienie, smutek rozwiesza za oknem wiatr, z szelestem liści przemierzając drogi. Krwawo w zimnym słońcu zabłysną ostrocze. Zasypiają głowy. Nagi szkielet brzozy bieleje wśród sosen, skarlałych, splątanych, uczepionych piasków. Srebrną szadzią maluje trawy przymrozek o pierwszym brzasku. Nowe bruzdy, zmarszczki na czole, pod oknem, pod okiem, przemijamy zwolnie z jesienią. Latem.
wędrując w nieznane, uwieńczone mrokiem cmentarnych światów. Listopadowy obiad. Gdy nie pamiętamy już o urodzaniu, wirtuos autentycznych barw ogród powolutku zapada się pod ziemię. Czerwieni jabłek goni w rozkładającej się próchnicy. Fiolet astrów w śmiertelnym zapachu zbutwiałych liści. Oranż nasturcji zwija w szare prymki nasion, którymi gardzą nawet sroki. Powolutku smakuje krecie przyjemności. Ślimakom zamyka skorupki, pająki wygania do domu, wprawia w popłoch myszy, a wylękniony świn doprasza się tylko o jeden owoc – purpurowe słońce. Lecz już tak mocy
się. Proszę, póki jest jasno, nie chcę więcej być samą. Chcę zatańczyć raz jeszcze, zanim światła pogasną. Wyrzucamy z siebie jakieś sentymenty, ale tych słów nie słuchamy wcale. I całkiem nie liczy się ich sens. Kiedy siedzimy ciągle obok siebie, coraz chłodniej i dalej, dobrze wiemy, że nic się nie zdarzy. Mówimy, gadamy, tłumiąc rozpaczliwy żal. Myślisz? Tak wyglądałaby wolność, a ja tak wyglądałaby zdrada. Stawiasz pierwotę, ja kropkę i zaraz myślisz kropkę. Zmieniam na przecinek. Jesteśmy zażenowani. To przecież śmieszne w takim wieku. Milkniemy, a przecież nikt nie powiedział niczego ważnego i nic się nie stało. Na krawędzi snu. Jesteśmy na krawędzi snu. Marzymy i czekamy siebie. Śnimy się sobie znów. I żadne z nas do końca nie wie, co jest wyśnieniem, a co jawą. I jak go śni, to drugie z nas. Ani jak roi samo siebie. Ile drugiemu daje gwiazd? Jesteśmy na krawędzi snu i po omacku się szukamy. Raz bliscy, raz dalecy znów tęsknimy i stawiamy tamy. I tak pragniemy swego ciepła, że aż parzymy po sam szpik. Tak chcemy słońca, a nie piekła, że w ogień gnamy, nie byćmy. Chcesz, żeby w moich oczach łzy wyschły i smutek już nie wrócił. Chcę, żebyś nigdy nie był zły, żebyś się cieszył, a nie smucił. Ale czasami mnie odpychasz, zamiast kochania dajesz chłód.
Niekiedy za krawędzią znikasz, a zamiast ciebie śni się lód. I wtedy nie potrafię być radosnym ciepłem, światłem, śpiewem. I nie wiem, czy mnie nadal śnisz, czy ja cię śnię, nie jesteś pewien. A przecież nie istnieje droga, którą się sama mogę wlec. Bez ciebie przyszłoby zwariować. Z tobą oszaleć nie chcę też. Więc bądźmy dobrzy, kocie mój. Bez przerwy dobrzy, choć nie święci. Jesteśmy na krawędzi snu. Jesteśmy ciągle na krawędzi. Na rundę konu mi
chwileczkę. Teatr. Już czas złośliwie przywrócił mi skronie srebrem księżyca, choć ty mówisz siwy. Speaker unosi w górę napis koniec i słucham grzmotu lecących kurtek. Braw tu nie czekam, nie ma tutaj widzów. Sam sobie cały jestem tym teatrem. Grałem jak mogłem. Tego się nie wstydzę. A teraz pora odwiedzić już szatnię. Dramat, jakich wiele, bez zbędnych atraktów. On mnie nie uczynił wybrańcem bohemii. A ja mam nadzieję, wraz z nocnym światłem, że ktoś mi napisze po końcu suplement. Kiedy świat się zaciera w coraz słabszym blasku, gdy już cisza wokoło, coraz mniej szczegółów, w duchu modlę się. Panie, bądź w niebie jasny i spraw, aby sztuka ta miała kontinuum. Jesteś moim bratem, mówi Chronos do Tempusa. Spójrz na swój pogięty i poplątany cyferblat, gorzej niż u Daniego. Sensem naszego życia jest równa miara. W jej rytm subtelnie drga atom cezu, kiedy świeci. Mówię ci, dobrze jest, gdy dni podobne do siebie przemierzasz równym krokiem. Spróbuj. Łatwiejsza partytura równych miar i temp niż celusz szalone accelerando. Myślisz, że budzisz podziw tym, że coraz szybciej biegniesz, chociaż taki stary? Masz zadyszkę, tempusie, coraz gorszą dykcję i zjadasz końcówki. Nie tłumacz się, że to ty dostałeś serce, a ja tylko metronom.
Musimy jeszcze nie uciekać chwilkę, dobrze? Bo jeszcze zakończymy imprezę ładnie. Więc może przydałoby się, żeby i Państwo też wysłuchali różnych podziękowań, które tutaj w imieniu Wolka ja tutaj mogę usłyszeć. W imieniu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich przyjaciół Spać w Nadziei oraz Centrum Promocji Kultury dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na 8. Warszawskie Spotkania Integracyjne. Dziękuję również grupom i solistom za występy na tej imprezie. Dziękuję także pani Marii Szumowskiej za wystawienie swoich obrazów. Kłaniam się nisko pani Barbarze Gebler-Wasiak, dyrektor Centrum Promocji Kultury, dziękując pani z całego serca za przychylność, a także za zaufanie i za wiarę. Kłaniam się też nisko panu Pawłowi Dawidowiczowi z Biura Promocji, które jest przy Centrum Promocji Kultury, za wszelką okazaną pomoc przy organizacji tej imprezy. Słowa wielkiej wdzięczności kieruję jeszcze raz do pani Marii Szumowskiej za osobiste zaangażowanie i pomoc w organizacji tej imprezy. Pani Mario, jak co roku składam na pani ręce podziękowania za każdą okazaną dobroć pani i osobom z wolontariatu. Dziękuję też pani Danucie Perkowskiej, członkini naszego stowarzyszenia, która na naszych imprezach czuwa nad mini barkiem. Dziękuję również panu Markowi Masłowskiemu i panu Dariuszowi Górnickiemu za udokumentowanie tej imprezy. Dziękuję wszystkim członkom naszego stowarzyszenia, pomagającym przy organizacji 8. Warszawskich Spotkań Integracyjnych, a także w czasie trwania tej imprezy. Od wielu lat dziękuję bardzo panu Tadeuszowi Szumowskiemu, to ja jestem. Zawsze mi głupio, jak muszę sobie podziękować, ale to nie moja wina, to jego. Tak jest, to jest Wolka głos. Ja jestem tylko mikrofonem i głośnikiem. Za kolejne prowadzenie konferencjerki. Wyrażam jeszcze raz ogromną wdzięczność panu Andrzejowi Chomziukowi za zakup słodkości na naszą tegoroczną imprezę. Tak jest, brawo. Oraz wszystkim innym, którzy uświetnili nasz poczęstunek. Nade wszystko zaś dziękuję, kłaniam się nisko i całuję ręce Danusi, mojej wspaniałej żony, bez której pomocy niczego bym nie zdziałał. Danusiu, dziękuję. Dziękuję także wszystkim ludziom dobrej woli, otwartych serc i zrozumienia, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji 8. Warszawskich Spotkań Integracyjnych. Do zobaczenia za rok na 9. Warszawskich Spotkaniach Integracyjnych. Bolesław Bryński, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich przyjaciół Spać w Nadziei. A teraz zapraszam na słodki poczęstunek oraz do obejrzenia wystawy obrazów Marii Szumowskiej. Prywatę mam, to moja żona. Dziękuję.